oczywiście jest tak, że usłyszysz, dowiesz się, że skoro to tyle trwa, to trzeba zrezygnować, bo to bez sensu, to bez sensu, nie? Tacy doradcy mówią, no można, prawda, kogoś kochać, ale po pewnym czasie trzeba to przestać. I że kobiety się lubują w tym, żeby tak kochać beznadziejnie latami, trzymać się przy czymś. Jak się tak trzyma coś ciebie latami, to znaczy, że to jest dla ciebie. Rozumiesz, że to jest dla ciebie. Przecież ta próba nie udźwignęłabyś, nie uniosłabyś tego. W końcu byś zaczęła żyć czymś innym. Więc to wcale nie jest prawda. Oczywiście Matrix to jest Matrix. Matrix przedstawia zawsze sytuację inaczej. Ale ty po prostu nie patrz na to. Matrix to jest coś innego. I oni żyją w inny sposób. Psycholog, psychiatra, jungista może, ale nie ma takich jungistów. Bo musieli być twórcami, oni tylko odtwarzają. Czyli z jednej strony masz te lata tego, że chciałbyś, a nic się nie dzieje, bo nie potrafisz być wdzięczna za to, co jest. A dlaczego nie potrafisz być wdzięczna? No bo jesteś w tym braku, więc ta wdzięczność udajesz, że się już pogodziłaś, ale się nie godzisz. I pierwsza jest rzecz, że nagle sobie musisz uświadomić, że nigdy się to nie spełni. To jest to jedno, to jest tragiczna opcja. Dlatego będziesz przed tym uciekać, od tego będziesz się oddalać. Ale druga opcja to jest taka, że jeżeli ciebie 10 lat trzyma i nic się nie interesuje tak naprawdę, to jest twój priorytet, to znaczy, że to jest twoje. To jest dokładnie twoje. Tylko twoje, nikogo innego. Słuchajcie, jaka dzisiaj cisza. Jakie coś jest dzisiaj pięknego w tym wszystkim. Taka cisza, taki spokój. Nie ma biegaczy. No bo tu wszyscy później wstają, wiecie dlaczego? No bo później jest dzień, się zaczyna. To jest zachód. Więc co możesz zrobić? Dam ci dwie rozkminy. Jedna jest, zależy co do ciebie przemówi. No bo ta pierwsza, kiedy musisz sobie powiedzieć, musisz, że nigdy, spróbować sobie powiedzieć, że ja tego nigdy nie będę miała. Że nie będę miała nigdy takiego dostatku, jakbym chciała. Że w tym wcieleniu nie mam dostatku, nie będę miała. Że nie potrafię być wdzięczną za to, co jest. Nie potrafię sobie stworzyć. Nie mam takiej wyobraźni, żeby to zaakceptować. Bo to nie wystarczy tak. Bycie wdzięczną znaczy, że chcesz coś temu dać. Temu, co jest. Masz nie takie mieszkanie, nie taki dom, ale starasz się jakoś, nie wiem, poładnić, coś włożyć do tego. To nie jest to, co byś chciała, ale przez to, że czujesz się z tym w jakiś sposób związana, no to robisz to, coś tam robisz. Jest tutaj niesamowicie. Powiem tak, że tu jest niesamowicie. Jest tak spokojnie. I nagle sobie mówisz, dobra, odpuszczam to, nigdy to mi się nie spełni. To co byś wolała? Się kłamać? Większość ludzi ma tak, że im się nie spełnia. Nie wiedzą, co robić. Nie mają pojęcia, co robić, żeby się spełniło. Puścić. Dopóki naprawdę nie puścisz. W tej grze na tym to polega, że im więcej ścisku, tym więcej walca. Im więcej takiego napięcia, naprężenia, tym więcej piorunów, które to wszystko rozpieprzają. Po prostu musisz wyluzować, wejść w taką strefę luzu. Taką strefę, gdzie... Jezus, fajnie. Gdzie po prostu... Jutro wiosna, nie? Czy dzisiaj? Nie. Wyluzuj. Powiedz sobie, kij z Holandią. No dobra. Będzie, co będzie. Rozglądnij się, co jest i co jest do zrobienia. To jest opcja taka na ciemno, że nie rozumiesz swoich możliwości, że jesteś twórcą, że to ty się bawisz, że to ty wymyśliłaś te zasady gry. To jest opcja takiego półprzebudzenia, takiego matrixu
że ty wierzysz w te wszystkie zasady gry. Nie rozumiesz, że drabinę spotkasz, nawet jak będziesz myślała coś sprzecznego. Nawet jak będziesz myślała w ciągu dnia coś zupełnie niedrabiniastego. Będziesz mówiła, że nigdy nie wejdziesz na drabinę. Ale jeżeli przeprowadzisz właściwie to czucie, to wieczorne marzenie. Marzenie. I teraz wracamy do tych 10 lat. I ty już chcesz odpuścić. Z innych powodów, bo uważasz, że to widocznie nie dla ciebie. Skoro przez 10 lat to jest właśnie dla ciebie. Ty rozumiesz, że tamto pod kątem matrixowym nie jest dla ciebie. Nie jest i nigdy się nie spełni, rozumiesz? Musisz stanąć na wysokości zadania i tamtą metodą, prawem przyciągania, musisz spuścić powietrze, musisz zacząć wibrować tym wszystkim. Musisz, no, żeby przyciągnąć podobne, musisz się cieszyć z tego gównianego mieszkania, które masz. I nazywasz go nie gówniane, ale gdzieś tam w tyle głowy masz, ale gówno, ale to jednak gówno. Rozumiesz? Ale druga opcja to jest, kiedy jesteś twórcą tego wszystkiego. Przecież to po prostu prawo założenia, nie prawo przyciągania. Nie prawo, chociażbyś cały dzień mówiła, to nie dla mnie, on nie jest dla mnie. On jest w ogóle, on mnie nie lubi. Jeżeli byś sobie to mówiła jak z tą drabiną, ale na minutę przed snem potrafiła tak marzyć, tak dokładnie. Nie marz o wszystkim. Nie marz, że to jest jeszcze twój dom i wchodzi jeszcze twój kochanek wymarzony. To jest, wybierz priorytet. Albo myśl, albo się wizualizuj ten dom. Dokładnie, chodzisz w jakimś fragmencie, wdychasz, dotykasz fakturę, nie wiem, czego tam lubisz, czego to chcesz, jakiegoś fotela wymarzonego. Po prostu bierzesz sobie, pomagasz. Jeżeli masz problemy z wymarzaniem czegokolwiek, to sobie, to ci doradzam, że ChatGPT. You, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear. I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear. Że nie umiesz tego marzyć, że nie umiesz sobie tego wyobrazić, że kogoś już tak kochasz, że nawet już go nie widzisz, nie pamiętasz, nie widzisz, a to zobacz jego rękę, to sobie coś wyobraź. Niech ci prompta fajnego zrobi czat dla bota, niech ci pokaże to wnętrze, takie upragnione, twoje. Albo sobie weź, obejrzyj magazyn jakiś super. I sobie o tym pomasz, że pachnie ci. Widzicie, tam jest Monte Carlo, widzicie to? Bardzo jest cisza, spokój tutaj dzisiaj. No ta trasa Le Corbusiera, moim zdaniem to jest jedna z najpiękniejszych tras biegowych i spacerowych, jaką można sobie zapodać. Cudowna po prostu. No i te zapachy tutaj, więc możesz sobie nawet tego użyć, jeżeli chcesz, tej przestrzeni. Ściągam te okulary przez chwilę, no bo mam znowu tam światło gdzie indziej. Ale razi, bo to już jest bardzo mocne światło. Światło południa. To są moje ukochane kaktusy. Wiecie, te uwielbiam. Czyli powiedzieliśmy sobie, matrixowo nie przejdziesz przez to. Prawdopodobnie przez to nie przejdziesz. I jeszcze się będziesz okłamywać. Będziesz udawać tą akceptację. Nie będziesz tego czuła. A wszechświat będzie ci to cały czas oddalał, bo taka jest ta gra. Ale teraz z poziomu ciebie jako twórcy, teraz z poziomu ciebie jako osoby, która nie jest graczem w tej grze, nie jest aktorem, tylko jest twórcą tej gry, serwerownie jest. I 10 lat. I cały czas jest tylko ta jedna osoba. Jest tylko on, jest tylko ona. Albo cały czas takie niedomagania finansowe. I robisz, ej, w tym ścisku ciągle ci to nie wychodzi. Nie tak na giełdzie inwestujesz. Twoje inwestycje są chybione i tak dalej. I robisz coś, i robisz. No i to jest ta droga, prawda? Czyli ta druga metoda to jest działasz, ale celu nie ma. Działasz, bo nawet jak już działasz tak niby jako światła osoba, niby ta przebudzona,
No ale nie potrafisz. No i jak to się mówi? No, to jest to śliczne gąbrowiczowskie. Jak się podoba, jak się nie podoba, no rozumiesz? To by trzeba było w to wejść. Tak całym ciałem. Tak spróbować. To nie jest to, że pasja się objawi, ale może się coś urodzić w drodze. Może, ale to trzeba tę drogę zacząć akceptować. Trudne, trudniutkie. No to jest właśnie tamta opcja. 10 lat i gówno. To zrób tak, kochana, zrób tak. Zobacz to. Poczuj, że masz to. To jest naprawdę twoje. Naprawdę. 10 lat nie jesteś w stanie myśleć. Ludzie mówią, a tylko te głupie kobiety, one potrafią kochać kogoś. 10 lat, on już ma żonę, dzieci, a ona ciągle wypnie się na te bzdury. Olej! Ty się po prostu zajmij tym, że sobie to poczuj. Poczuj. Poczuj ten dom, zobacz go. Wyobraź sobie. Detal. No to tylko minuta. Ale poczuj. Albo, nie wiem co tam chcesz, to Ferrari. Potrzebujesz Ferrari, kurde. W tej grze jest fajnie, skoro ktoś wymyślił Ferrari ty sama, to znaczy, że w tej grze akurat to tak. Chciałaś mieć szybki wóz. Albo coś. Rozumiesz? Nie zastanawia się teraz, jakie są tam przyczyny. Niskie, wysokie. Kij z tym. Ty na to popatrz jak twórca, bo twórca, czyli absolut. Jego nie obowiązują te zasady, rozumiesz? Nawet ta gra wszechświata może być wszystko do tyłu, tył naprzód. Najpierw miej, a potem dopiero zacznij działać. No jest to paradoks? No jest to paradoks. Ale cały czas do tego się wszystko sprowadza. I nie ma takiej możliwości, żebyś ty... Wracam, bo boję się cały czas. O, wiecie o co. Że tutaj to nie jest Unia. I oni mi znowu zajumają mój internet. Ale tutaj może pobiegnę. Co tu jest? Tu was poprowadzę. Poprowadzę was przepiękną drogą. Ach, to tutaj to było przyjęcie. Słuchajcie, tutaj na tej płaszczadce ludzie tutaj w długich sukniach i tak dalej. Ja zresztą sobie tutaj też zmieniam look. Śpię w jedwabiach i tak dalej. Tak dla jaj. Dość wygodnej bawełny. Zmieniam look. Podsumując, bo dzisiaj troszkę jest chaosu w tym wszystkim. Takie podsumowanie. Jeżeli coś cię trzyma długo, to z punktu widzenia matrixowego masz przekichane. Trzeba przyjąć na klatę, że to się nigdy nie spełni. Bo nie umiesz być wdzięczna. Czyli cały czas działasz, ale bo tak myślisz, że najpierw to działanie, potem ten cel. Ale z punktu widzenia ciebie jako twórcy, z punktu widzenia przyszłości, marzeń, nie gotycznego podejścia, czyli uczuć, nie emocji, nie lęku, nie czerwonych procesów życiowych. Z tego punktu widzenia 10 lat, jak cię coś trzyma, czy nawet krócej, obojętnie ile, ale po prostu, że ty wiesz, że to jest twoje. To jest tym bardziej twoje, a nie, że nie twoje. To zrób to. Zrób to minutę przed snem. Zrób te czary. Poczuj to, powąchaj, wyobraź sobie wszystkimi zmysłami, ile możesz. Zaangażuj wszystko, co możesz i zobaczysz, to się musi pojawić, bo nie przez przypadek jest tak długo z tobą. Czyli to jest odwrotność, to jest absolutny kontrast w stosunku do tego, co ci powie tutaj nawet nawiedzony, nawet przebudzony. Nawiedzony to tak źle brzmi, ale nawet taki przebudzony człowiek, ale jednak matrixowiec, który oddziela wszechświat od absolutu, nie kojarzy faktów, kojarz fakty.